Siemaneczko, z tej strony Merka, Merka. Dzisiaj Miss Aga pokaże mi, jak zostać matką roku. To wszystko prawda, Miss Aga nadchodzi i pokaże Merce, jak zostać najlepszą matką roku dzięki grze Mother Simulator. Ja wcześniej w tą grę też grałam, jak możecie dobrze pamiętać. Werka sobie poćwiczyła dosłownie chyba tam dwa levele trochę, żeby sterowanie ogarnąć, bo moim zdaniem rzucamy ciebie od razu na grubą wodę i zaczynasz w tym levelu Ice Age, czyli nie wiem, tam jakaś lodowa podłoga była czy coś takiego, więc myślę, że będziesz miała ciężki hardcore i zobaczymy, czy się będziesz nadawać na matkę. Jak oceniasz, będziesz się nadawała na matkę? Myślę, że nie. O nie. Lecisz. 3 sekundy. Tu musisz pilnować swojego jedzenia. Robienia kubki. O nie, zapomniałam, gdzie ta kuchnia była? O Jezu, ja się tu będę ślizgała. Ten level jest hardkorowy, nie wiem, czy go dasz radę przejść. Ja nie wiem, czy bym go dała radę przejść. Smoczek, tak? Ale tu nie ma smoczka. A on gdzieś pewnie w pokoju leży. A myślałam, że tu będzie. Nie wiem. Ziom. To jest jakaś pijana. A nie, na łapkę. Dziecko już to słyszę, że ryczy. Słuchaj, jak zawsze, jak będzie bardzo ci źle szło, to możesz dziecko na przykład do mikrofali włożyć albo dobra, do pralki. I wiesz, ale po prostu to, zemścimy jak się czas na nim. Szybko leci. O Jezu. No właśnie, masz minutę. W sensie, jak chyba zrobisz dobrze misję, to wtedy dobra, dostajesz lecimy, więcej lecimy, czasu. Lecimy. Ziom, dajesz. Masz radę, Vera, będziesz najlepszą matką roku, ja w ciebie wierzę. Jest okej. Okay. Brawo. Co dalej będzie chciał? Pamiętaj, że... A dziecko też się będzie ślizgało po podłodze? A to spróbuj. Nie, on się troskraczył po prostu! Ale czy on ma tutaj... O, obsrał! On się obsrał! O mój! A to wygląda jakby tam włosy miał! Nie! Vera, dostajesz tytuł już najgorszej matki roku! Rzucasz obsranym dzieckiem! O, w ogóle ale zaraz, jakie łapki ma brudne? Zaraz w ogóle... Ale on się cieszy, widzisz? Mu jest wszystko... W ogóle robisz się głodna, chciałam powiedzieć. Może idź usmaż dziecko w mikrofali i sobie przyjdziemy. Ale takie... Chyba nie, skończył taki... się już czas, niestety. Vera, wkładasz do mikrofali czy do pralki dziecko? Chyba do pralki. Dłuższe życie każdej pralki to dziecko. Myślałam, że Kalgon zaśpiewasz, a jednak dziecko. To dziecko. Dawaj, bo to mi tak? Widzowie pisali. Nie, to jest chyba pokój. Widzowie mi pisali, żeby czemu do pralki nie włożyłam, a ja tak jakoś nie, ja nie wiem, zapomniałam. Nie wiem też. Ciężko. Straszne jest. Ale straszne. Jak to możliwe, że w takim pokoju jest podłoga? Nie wiem, to jest jakaś Syberia chyba i zamarzło. O, jest. Prawda. Ale chyba musisz najpierw dziecko rzucić. Jak się odwróciła, niemalne, a po prostu. Teraz uwaga, ciekawe, czy ona tam się zmieści. Ona już... A można włączyć pralkę? Gdzie nie jest wiem. Tu jest chyba suszarka w ogóle, tu jest chyba pralka. Kurczę, nie dosypaliśmy proszku. O nie, a może ten proszek... Co z nim się stało? Jezus! Chodź ty. Możesz go wziąć? O nie, zablokował się. O, już myślałam, że ci się dziecko zablokowało. On już się pierze, widzisz to? A tu jest, patrz. A nie działa. Chyba to tak nie działa niestety. No dobra. Cóż. A ja jestem. Już i tak, już i tak przegrałaś. Drugi raz, do 3 razy sztuka, Vera! 3 raz przegrasz, to odpadasz w takim razie. Okej, okay, czyli pralki włączyć nie można. To co my robimy? No to rób może to, co on chce. Ale pojechał. Bo wtedy nigdy nie zobaczysz kolejnego levelu, bo tutaj, wiecie, trzeba przejść level, żeby zobaczyć kolejny. A ja bym wolała, żebyś mi to przeszła, wtedy ja nie będę musiała robić. Dobra. To jest bardzo ciężkie. To lecimy. Ty tam sobie właśnie, go, dobra, tak. Trzeba pójść na lodowisko teraz. Nie ma zamknięte, sędziwie chcesz iść. No, nie no, serio. Ja wiem, że ja ostatnio to sprawdzałam i jest zamknięte. To tutaj, które jest obok nas, no też bym właśnie poszła. Będzie chyba placek? Nie, nie będzie. Nie, klek. Jest, tylko on jest taki. Myślałam, że taki brązowy kleks będzie. On jest, ale przez ten lód chyba go nie widać. Gdzie te pieluszki są? Oj. Pieluszki w szufladzie są. Ale musisz posypać go pudrem? Pudrem najpierw, pudrem, bo się wkurzy. Jezu, jak ja lata. Dasz radę. Puderek. Dobra, jest git. Pampers. Poznaj jest na mi okay. Tak, i teraz co będzie chciał i idź zjeść i tak dalej. Okej, okay, no to o nie, to idealnie. Jest najcięższe chyba. Wiem, butelka jest... Zeżryj jakiś bed. Jezu, ale będziesz teraz musiała iść się wykupkać. Już? No, bo już patrz! Popuszczasz już!
klapę, bez klapy robisz, tak w domu robisz? A mogę zapchać papierem? Nie, możesz, musisz wstać, wtedy spuścisz wodę. O, no. I spuść wodę, to za tu, tutaj... O Jezu, znowu usiadłeś. Bo tutaj dodatkowe punkty dostajesz, jak dobre rzeczy robisz. Wtedy czas, w sensie więcej czasu masz. A, czas dodaję. Tak, masz więcej czasu. Dobra. Powiem wam, ten level jest naprawdę bardzo ciężki, ja nie wiem, czego w ogóle... Teraz mi... O, jaka ładna buteleczka. Chyba taka moja nie była wtedy. Dobra, nic nie leży, bo już w zlewie się nie ubrudzi. Ej, rzeczywiście, tego to nie wiedziałam, że z zlewu to się nie ubrudzi. Dobra, tu się włączało mleko, bo tak trenowałam sobie. Tak, to właśnie powiedziałam Weronice, żeby spróbowała to zrobić na początku, bo ogólnie no tam tej butelki, napełnianie i tak dalej, to jest jakiś koszmar, a wyżej tak szybciej poszło ode mnie uczenie się tego. Ja nie wiem, ja jestem jakąś sierotą. Jest, dobrze. Tylko w ogóle już masz koniec praktycznie czasu. Nie. Jeden, zero. Vera, najgorszą matką roku przegrałaś! Do 3 razy sztuka! Czy ty już robisz kupę? Tak! Teraz sobie trzeba zmienić pampersa? Ja nie umiem zmieniać pampersów, sorry! Ja nigdy dziecka na rękach nie trzymałam. A ja też... Nie! Ja też tak... O, jaki refleks! Jakie mam to zrobić? Co moim ty mi zagrywał? Ten level jest chyba nie do przejścia, nie? Tak mi się... Co to chleb robi na... Co to robi? A czemu już przegrałam? A umarłam z wody. To ja nie wiedziałam, że coś takiego jest. A nie? LOL! Słyszałam, Vera, że byłaś głodna. Byłam głodna, idziemy podgrzać dziecko w mikrofonie. Ta gra jest straszna, nie róbcie tego w domu. A i pamiętajcie... O! Można to włączyć? O matko! A czemu nie działa? Bo ci nie zrobiło! Aż piknęło, jest gotowe! Miam, miam! Wyrzuciło cię w ogóle. O, do lodówki! Teraz żeby się schłodziło, to do lodówki. I moi drodzy, subskrybujcie Werkę, żeby wiecie, miała chęć do nagrywania kolejnych odcinków. Jezu, i o, ile jedzenia! Jeżeli wam się podoba filmik, zostawiajcie subskrypcję i łapki w górę. Polecam, polecam i piszcie koniecznie też w komentarzach. Werce, oferce, jakie ma kolejne gry nagrywać i na pewno, wiecie, no zasugeruję się waszymi komentarzami, prawda? Weźmiesz je pod uwagę. Jasne, tak. Wszystkie czytam. Czy ty teraz idziesz zrobić kupę i chcesz tu wsadzić dziecko? Skąd wiem? No wiesz co, no nie wiem! Tak się domyśliłam! Dajesz. No to co? Dajesz i później tylko spuść wodę jeszcze i mam nadzieję, że dziecko wciągnie też. Wciągnie je to? A myślałam, że tak zawiruje. Nie, ale najlepsze jest to, że teraz tam brawa biją, słyszysz? Brawo! Brawo! Gratulacje! Spuściłaś swoje dziecko w kiblu, jest git! Zostawcie pod tym filmem 2000 łapek w górę, a nagram kolejne odcinki z tej serii. Nie, 2005. Tak, 2020! 25! Werka, werka.